Ale dzisiaj pogodę mamy jojojoj. Chyba mam ekranik mokry. Słuchajcie, powiem wam, że te filmy, które nagrywam, dobrze mnie robią, bo się wygaduję. Tak jakby to wszystko ze mnie spływa, bo wiecie, mieszkam w Warszawie i ja nie jestem osobą, która się zwierza komuś, która opowiada o swoich problemach, o swoich radościach. Ja po prostu nikomu nie opowiadam, bo taka jest prawda, że ludzie, którzy słuchają o problemach, szczerze chyba mają na to wyjebane, albo się cieszą po prostu, że ich te problemy nie spotkały. Dlatego ludziom nie opowiadam, a o szczęściu opowiadam, ale wtedy się pytałem, czy jestem naćpany. Więc wolę sobie pogadać tutaj do was, do kamerki. Słuchajcie, pogoda jest, ktoś by powiedział, że straszna. A ja kocham deszcz. Ja kocham deszcz, lubię biegać po deszczu. Oczywiście jakieś ciepło, nie? Właśnie patrzę, bo galerie północne mnie długo otwierają i wygląda pięknie, nie? Jak na razie wygląda pięknie. Czad, bo mam widok na nią. Tururu, ale radocha. Słuchajcie, pogadamy dzisiaj sobie tak ogólnie. Nie będzie tematu jakiegoś stricte w którymś kierunku. Po prostu tak sobie pogadam do was, bo czasami, powiem wam szczerze, nie ogarniam tego świata wkoło. I to, co się teraz wydarzyło, to mnie już zabiło. Superwizjer wziął sobie bez mojej zgody żadnej fragmenty moich filmików samochodu, wrzucił do programu Omadziżuk. I jak mi powiedzieli, obejrzałem ten program i powiem wam jedno, nie chcę mi się już chyba kurwa gadać, bo to wygląda tak, że próbują nam mówić, że wszyscy jesteśmy idiotami, że pojechała tam dziewczyna, biedni Egipcjanie, biedny rezydent musieli sobie dawać radę z psychicznie chorą Polką. Kurwa, i no nam takie coś wciskają. I nie wiem, czy ludzie w to wierzą, czy oni myślą, że my w to uwierzymy. Wiem, że jest milion teorii spiskowych, ale ja powiem jedno. Kto kurwa normalny człowiek, jaki kurwa normalny człowiek da sobie wbić do głowy to, że dziewczyna, która jest piękna, słuchajcie, mój znajomy powiedział, że te zdjęcia, które tam są, to jest chuj, że na żywo ona była tak śliczna, tak mądra dziewczyna, że chyba tylko naprawdę idioci wierzą w to, że piękna dziewczyna bez żadnych narkotyków, której niby jej nikt nie dosypał, zachowuje się jak totalna idiotka. Bo szczerze, ja wiem, jak się ludzie zachowują. Byłem ostatnio na Sunrise, widziałem, jak się ludzie zachowują, jak coś dostaną albo coś sami wezmą. Więc ten temat już mnie zabija. Już nie wierzę w wyjaśnienia. Myślę, że będą bzdury gadali i zrobią tak, że ona była zła, a biedny rezydent, tak jak w moim przypadku, biedny rezydent, który przyszedł mnie aresztować z policją, który mi narzucał, biedny rezydent, że mam coś podpisać, że ten biedny rezydent na pewno ma traumę pourazową, dlatego że mnie w nocy trzymali w więzieniu z innymi jakimiś 30-30 tymi lokalesami, że ten biedny rezydent zostawił mnie samego w areszcie, że ten biedny rezydent i kurwa ten biedny rezydent i biedni Egipcjanie mówili mi po prostu, prosto w ryj, że jeżeli się nie uspokoję, to skończę jako chory psychicznie albo sobie wyskoczę z okna. I ten biedny rezydent, siedząc, słuchał to, oczywiście ten biedny rezydent nic nie będzie pamiętał, że takie coś padło. Wszyscy kurwa biedni rezydenci, biedni Egipcjanie, a Polka to debielka, tak? Kurwa! Przykro mi, że powiem tak w Polsce, o Polce, mówią o pięknej dziewczynie, tak? A najbardziej to mi szkoda rodziców i powiem wam, kogo mi jest najbardziej szkoda. Ojca. Bo ten ojciec czuje, co się stało i jest kurwa bezradny, nie? Ja wam powiem, że ktoś mi ostatnio ruszył temat o dzieciach, nie?
ten świat w koło jest tak chory, że naprawdę się zastanawiam, jak to zrobić, żeby, jeżeli bym miał dzieci, żeby je dobrze wychować i żeby ktoś ich nie skrzywdził. Bo jeżeli by mnie skrzywdzili tak dziewczynę, córeczkę moją kochaną, to chyba bym coś rozjebał bez skrytu, nie? Nie wiem, co bym zrobił, ale to jest tak straszne. To jest tak straszne. Szok. Dobra, pozdrawiam, jadę sobie właśnie na trening. Chyba, że pozdrowia do zdrowia.